W minioną sobotę w podkrakowskiej Wieliczce odbyła się kolejna gala bokserska Wojak Boxing Night. W kopalni soli na żywo śledziło niezwykłe zmagania sportowe 700 osób. Przed walką wieczoru rękawice skrzyżował podopieczny Piotra Wilczewskiego Kamil Szeremeta. Trenujący w dzierżoniowskim klubie bokserskim zawodnik od dawna powtarzał, że wychodzi na ring tylko po zwycięstwo. No, walka bardzo dobrze się zaczęła. Do czwartej rundy było to, co żeśmy chcieli. Tak właśnie była taka kontynuacja naszego planu w ringu. Boksowanie pojedynczą, szybką lewą, kontrowanie nad prawą ręką, tym prawym krzyżowym, balans głową, tułowiem, schodzenie z linii ciosu, nie wdawanie się w jakieś niepotrzebne przepychanki. I do czwartej rundy było wszystko tak było robione, tak jakśmy zaplanowali. Od piątej rundy już chciałem, żeby było więcej ciosów, więc dłuższe kombinacje, spróbować go zmusić do kapitulacji, ale no, niestety Kamilowi też troszeczkę brakło tchu. Walka już troszeczkę była kontynuowana w klinciu. No, na pewno trzeba z tej walki wyciągnąć wnioski. Ogółem jestem zadowolony, bardzo fajnie, bardzo ładna. Jak będzie tak się rozwijał z walki na walkę, bo walkę do tyłu boksował nie tak dobrze, jakbym chciał. Na tej walce już było więcej plusów jak minusów, także mam nadzieję, że jego rozwój będzie tak szybki jak między tą ostatnią a tą walką, że już długo będzie z zawodnikiem naprawdę z wyższej półki. W pojedynku kategorii średniej Kamil Szeremeta pokonał jednogłośnie na punkty Daniela Urbańskiego. Po 6 rundach trzej sędziowie punktowali jednomyślnie 60-54 dla białostoczanina. Niewątpliwie do obejrzenia relacji z gali zachęcała walka wieczoru Zimnoch Binkowski. Dla widzów telewizji sudeckiej była ona o tyle ważna, że Artur pochodzi z Bielawy. Krzysztof Zimnoch pokonał go na punkty, ale dla pięściarza z Białegostoku nie była to łatwa wygrana. Cały czas wierzyłem w to, że skończę go przed czasem. Z jednej strony czegoś mi zabrakło, jakiegoś ciosu, a zanim ten cios trafia, to musisz, tak jak gra w szachy, nie? Musisz ustawić sobie w grze w szachach, musisz sobie armię swoją całą w danym szyku ustawić, nie? A tutaj musisz swojego przeciwnika doprowadzić go, wprowadzić w pole gdzieś, gdzie chcesz go załatwić, wiesz, żeby zrobił on jakiś błąd, kluczowy błąd, gdzie go trafisz, wiesz, głównie to jest bomba na szczękę lub tutaj na splot, nie? Gdzie wyrywa oddech i tym podobnie. I niszczy człowieka. Także wiesz, nie było tego ode mnie, nie było tego konkretnej bomby ani na szczękę, ani na splot. I to zawiodło mnie w tym, że nie potrafiłem go skończyć. To jest jedno to, że w ringu nie byłem dłuższy czas, ale mając 38 lat teraz, nie? I przez to, że przez ostatnie 6 lat nie walczyłem, też nie trenowałem, ciało się zregenerowało, ja czuję, wiesz, że ciało się zregenerowało, dobrze się czuję, dlatego walkę na samym końcu dobrze podsumowuję. Przegrana jest przegraną, ja wiem, to mnie najbardziej denerwuje, nie? Że nie wygrałem, ale spoko, jeżeli znasz boks, to wiesz, jeżeli znasz boks, znasz życie, wiesz jak potrafi być, że często się zdarza w tym sporcie, tym bardziej w wadze ciężkiej, że jeden z pięściarzy trafia tym bardziej ten przegrany trafia do szpitala o czym się nie mówi, nie pokazuje, ale będąc w tym boksie tyle lat, wiem, że to jest, wiesz, normalka, nie? Nie ukrywam, że Artur te 5 lat zrobił swoje, że nie boksował, nie był w takiej formie, jakiej by na pewno on sam chciał, no ale pokazał charakter, pokazał waleczność. W czwartej rundzie czy w trzeciej rundzie, już nie pamiętam, przychodził kryzys, a potrafił z tego kryzysu wyjść i przetrzymać ten taki szturm nad atak Zimnocha przez 120 sekund. Przetrzymał, później złapał kryzys Zimnoch i 8. runda była też no, nie tak do końca dobra w wykonaniu Binkowskiego, no ale to też mówię, to już 5-letnia przerwa zrobiła swoje, że ten kryzys taki fizyczny w tej końcowej fazie walki. Binkowski podkreślał, co jest najistotniejsze podczas walki. W życiu, tak jak w boksie, jest to nieważne ile masz lat, jakiego koloru jesteś, czy jesteś niski czy wysoki, tylko najważniejsze jest, wszystko to jest ważne, najważniejsze jest jak się czujesz w momencie, jak jest wyzwanie. Rozumiesz? i wyzwanie było to, żeby walczyć z Zimnochem o ala mistrza Polski. Wychodzącego do ringu Zimnocha witały obraźliwe okrzyki i po walce bielawianin w delikatny sposób podchodzi do całego zdarzenia. Krzysiu Zimnoch po tej walce ze mną niedługo powinien myśleć, aby odejść od boksu, wiesz? Bo to nie jest coś, gdzie on nawet nie ma dobrej szansy, żeby mistrza świata wygrać. Nie to, że mu tam życzę, nie życzę, to nie chodzi o to. Tu chodzi na podstawie tego, co ja widziałem, co ja czułem o niego w tym ringu, wiesz? Że po pierwsze namieszał sobie z ludźmi, normalnymi ludźmi, ludźmi boksu i ludźmi ulicy, żywymi ludźmi, tak jak ty i ja, rozumiesz? Namieszał sobie to, że dużo ludzi powołuje go za konfidenta, nie? Z takimi my się nie zadajemy, nie? Z takimi my nie chcemy. Ja takim nie życzę nic złego czy coś, ale z takimi ja nie chcę mieć nic do czynienia. Lokalny patriota niejednokrotnie podkreślał, że jego miejsce jest właśnie w Polsce. Z ekipą telewizji sudeckiej spotkał się w swoim rodzinnym mieście w restauracji Kameleon. To jest jedyne miejsce na świecie, które bym nazwał, wiesz, domem, nie? Jeżeli miałbym uznać jedno miejsce na świecie, które nazywam domem, to jest to, nie? Znam te uliczki, znam przedszkole, znam osiedle 25-lecie, no wszystko, całą Bielawę znam, nie? Na Wielkiej Sowie byłem, nie? Kilka razy z buta, z rodzicami małego. No znam mentalność, polską mentalność, to i tamto. Nie jesteśmy perfekt, nie tylko jako bielawianie, nie? Jako Polacy. Nie jesteśmy perfekt, nie? Ale nikt nie jest, pamiętajcie, nikt nie jest. Mamy ogromne serca jako ludzie. Sportowiec nie wyklucza powrotu do rodzinnej Bielawy. To nawet nie chodzi o chłopaków, nie? To nawet nie chodzi o Bielawę, nie? To chodzi tylko, żeby wrócić tutaj, gdzie ludzie są dalej, ale normalni. Rozumiesz? Ludzie, którzy odróżniają białe od czarnego. A nie patrzą się na czarne i mówią, jeden mówi, że czarne, drugi mówi, no może czarne, ale dla mnie trochę szare. Drugi mówi, no ja też widzę trochę szarego, trochę niebieskiego. Ty, to jest właśnie ten kapitalizm, rozumiesz? Tam ludzie mają pozwolenie odgórnie do głupoty, żeby być głupim, żeby być sfałszowanym, żeby kłamać. No mają, wiesz? I póki masz pieniądze, jesteś w stanie takim życiem żyć, wiesz, i ten, ale jednego dnia wszyscy się dowiadują, że życie jest, wiesz, prawdziwe życie jest jednostronne, wiesz, jest biało-czarne, nie? Artur Binkowski reprezentował Kanadę na Igrzyskach Olimpijskich 2000 w Sydney w wadze superciężkiej. W ćwierćfinale przegrał z reprezentantem z Uzbekistanu. Co chciałem wam powiedzieć z tego pierwszego dnia otwarcia w 2000, to było w 2000. A dlaczego to porównanie? Bo teraz jest co? 2013, nie? 13 lat minęło, mniej więcej od tego dnia. I słuchaj, to jest ciekawe. Każdy kraj wchodzi, mniej znany, więcej znany. Każdy kraj, 150 tysięcy ludzi, to już tak prawie ćwierć miliona, to już jest bliżej pół miliona, to jest bliżej miliona. To już jest kupa ludzi, wiesz co dzieje? I to masz ludzi z całego świata, nie? Nie musisz ich znać, ale popatrzysz się, tak jak ja się patrzałem, bo byłem tam trochę znudzony, tak jak większość atletów, patrzyłem się na trybuny, to widzisz białych, różne rasy białych, nie? Widzisz żółtych, czarnych, ja nawet widziałem tych zielonych, niebieskich i tych pomarańczowych, nie? Rozumiesz? Wszystkich widzisz, nie? Nawet jest, cały świat widzisz, nie? I to jest to samo, co ja widzę na tle codziennym, czy prawie codziennym w Kanadzie, mieszkając w Toronto teraz, nie? Cały świat, ale w tym Sydney, wiesz, duża gromada ludzi, wiesz, cały świat widzisz, nie? Przed twoimi oczami, cały świat. I teraz każdy kraj, każde państwo, co wchodzi na stadion, jest przez głośniki jest omawiane, nie? Zapowiadane i zawsze były brawa. Niektóre państwa, Kanada była jednym z tych państw, liczyły się brawa i okrzyki, tam pozytywne okrzyki, nie? Że dobrze tego, nie? Każdy kraj był pozytywny. W roku 2000 i nagle, jeden z ostatnich krajów, jedna z ostatnich liter w alfabecie, czyli U, a na U co się zaczyna? USA, nie? USA wchodzi przez, ja wiem, więcej niż 5 sekund, 10 sekund, może 15 sekund, około 15 sekund bym powiedział, no. ty, takie bu, wiesz, bu, bu, wiesz. Kilku ludzi może tam klaskało, ale większość, ale tak na trybunach, nie? Na trybunach cały świat siedzi, wiesz, ci mówię, ci ludzie tak, tak tęcza, nie? Pomarańczowi siedzieli, zieloni, niebiescy, bu, bu, w roku 2000, a rozumiesz, te ludzi, no i później brawa były, to i tamto. Dzwoniłem do mamusi, do Kanady, a kilka godzin po, pytałem się, oglądałaś? Oglądałem. Widziałaś mnie? Nie widziała mnie. Myślisz, że mnie widziała, ale to nie byłem ja. Tam co kamera pokazywała. Mówię, ale głównie, mówię, spoko mamusiu, ale byłem. A mówię, ale jak Ameryka wchodziła, widziałaś całe? Widziałam. Mówię, jak Ameryka wchodziła, jak Stany wchodziły, słyszałaś te negatywne takie okrzyki, takie bucie, takie uuu, nie? Ludzie pokazujący taką, wiesz, co, pomóż mi po polsku, ty. Niechęć, taką nawet głębiej niż niechęć, wiesz, nie do atletów. Ja próbowałem rozumieć te wykrzyki takie negatywne, wiesz. To nie była ta niechęć do atletów z Ameryki, to chodziło o niechęć taką, że nie lubimy waszego rządu, nie, amerykańskiego rządu, to co robią na świecie, wiesz, że się wpieprzają w różnych ludzi sytuacje. Zimnoch w karierze wygrał 16 pojedynków, z czego 12 przez nokaut. Artur Binkowski również zwyciężył 16 razy w boksie zawodowym. Walka w Wieliczce była prawdopodobnie ostatnią w karierze bielawianina.